To znaczy, że nie ma. Więc zadam pytanie jeszcze raz. Czy są tutaj kobiety? A z tyłu są, czy nie? No nie wiem. Są? Good. Tak trochę czuję się, jak mówię, w czasach prehistorycznych i tam leciał jakiś pterodaktyl. Ale możemy też spróbować tak, że na przykład tył wyda odgłos dzikiej Amazonki, czyli... Spróbujmy, uwaga, 3, 4. Yeah. Tak czy inaczej, to nie o to chodziło. Chciałem sprawdzić, czy jesteście z tyłu, czy nie, bo ja was na przykład nie widzę. Wiedziałem, że to powiecie. Ale to nie zmienia faktu, że chciałbym was bardzo, bardzo mocno zaangażować w ten następny numer, dlatego że ja wiem, ile kobiety mają w sobie siły, ja wiem, jak wielkie kobiety mają płuca, prawda? One tam naprawdę mieszczą bardzo dużo powietrza, które później wykorzystują na przykład na wydzieranie się na swoich mężów, albo chłopaków, albo tudzież na przykład krzyczenie na siebie i bicie się podczas imprezy. Ale nie o to. O to chodzi, że na przykład jak wskażę tego niezwykle przystojnego mężczyznę w blond włosach, który siedzi za instrumentami perkusyjnymi, to każda z was solidarnie zrobicie... No Rafał, wiadomo, że Rafał. A któż by inny? Jaki golfik? La, 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 la. Dobra, skupcie się teraz, bo to ważny moment. Chciałbym, abyście za każdym razem, jak wskażę na niego palcem, zrobiły tak. Rosanna! Jezusie. Jak to była Rosanna, to ja jestem Ksena Wojownicza Księżniczka. Dziewczyny, no solidaryzujcie się. W was jest największa siła. Czekajcie, jeszcze jeden komplement. Bez was nie istniałby świat. No tak, taka jest prawda. W związku z tym pokażcie swoją siłę i... Rosanna! Rosanna! Yeah! Jazda! So bad.
Rose.